Mały koniec świata to musical stworzony w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim przez grupę młodzieży Pod Niebem. Musical w klimacie lat 60. opowiada o miłości i wojnie płci. Projekt powstał zupełnie niechcący. Pierwszy projekt to był musical zatytułowany Pod Niebem, od którego grupa wzięła swoją nazwę. I miała to być jednorazowa rzecz. Młodzież się zachwyciła, zakochała w takiej formie. No i okazało się, że chcą dalej to robić, więc trzeba było napisać kolejny projekt. No i tak powstał Mały koniec świata. Moja rola skupiała się na czarnym charakterze. Byłem osobą skupioną na pracy, która potrzebowała samochód na jutrzejszą wycieczkę z moją dziewczyną. Niestety moi znajomi mechanicy nie naprawili mojego auta na czas i byłem bardzo zdenerwowany, była afera. Później to się przełożyło na inne sceniczne fragmenty. No i słodka, pobaw się ze mną dziś. Myszkę, kotka? Radek, ty droniu! Przestań robić aferę, to był tylko taki zakład! Ty sobie ze mnie żartujesz? Może teraz ja się z tobą założę o randkę z kimś, kto mnie doceni? No, na pewno nie z nimi. Kotek, przesadzasz. Nie jestem twoim kotkiem i nie chcę nim już być! Byłam dziewczyną, która nie potrafi się w żaden sposób dogadać ze swoim chłopakiem i wręcz aż dochodzi do tego, że prawie ze sobą zrywamy, ale jednak na końcu jakoś nam się układa. Ogólnie śpiewam od kiedy byłam mała, więc to jest coś, co ja kocham i po prostu naprawdę bardzo nam się wszystkim chce śpiewać, jak otaczamy się bardzo fajnymi ludźmi i wszyscy się nawzajem wspieramy. I wiemy, że jak coś, to mamy w sobie oparcie. A swoją drogą, to co postanowiłeś w sprawie Zuzi? Oświadczyć się. O! Nie wiem, dlaczego tak długo zwlekam, skoro wiem, że to ta jedyna. Może małżeństwo wcale nie jest takie złe. Co ty na to Zuba? Złe nie jest. Co prawda, moje się rozpadło, bo miałem się w warsztacie pisać. Świetna prawda. Przynajmniej zachowaliście klasę i rozmawiacie ze sobą jak ludzie. A przynajmniej tyle zostało z wielkiej miłości od pierwszego razu. Moja rola, jestem właścicielem warsztatu, tak powiem, a udział, no tak się wzięło. Zaczęliśmy działać wszyscy razem i no jesteśmy, działamy. Można powiedzieć, że przygotowujemy się rok czasu, aczkolwiek wiadomo, bywało lepiej, bywało gorzej. Czasami się spotykaliśmy częściej, czasami rzadziej, ale... Jest okej teraz. Tym bardziej, że ludzie, z którymi tutaj pracujemy, z którymi się otaczam, są tak pozytywnymi ludźmi, że aż dusza się raduje, aż się chce pracować z nimi, aż się chce śpiewać i grać i tańczyć. No, ja to popełniłam. Napisałam cały tekst, scenariusz i słowa piosenek. Ponieważ trzeba było przełożyć na język polski piosenki anglojęzyczne, przy czym nie są to typowe przekłady, tylko po prostu teksty, które zostały napisane pod potrzeby tego musicalu. Tutaj